Muszę powiedzieć, że fotografowanie tej fontanny zaczęło się dopiero w momencie, jak obszedłem ją w koło i zacząłem robić replikę zdjęć, które zniknęły po powodzi. Spróbowałem jakby zrobić to najdokładniej i stwierdziłem, że jednej figury mi brak. Właśnie tego pana z kilofem. Się zastanawiałem, dlaczego w tej całej serii, którą fotografował ojciec, nie ma go. I dopiero jak zacząłem obserwować światło, to stwierdziłem, że on jest w najtrudniejszym miejscu do oświetlenia. Że słońce przez cały dzień oświetla całą fontannę, a jego tylko do południa. I z tego powodu jest on bardzo rzadko na zdjęciach, bo on jest jakby schowany. A później się dowiedziałem, że on w zasadzie jest najważniejszą figurą w tej całej fontannie, dlatego że on symbolizuje gospodarczą siłę tego regionu. Urodziłem się na terenie cementowym, ale pełnej świadomości, czym ten region właściwie jest, to nie miałem. Ja się dopiero dzisiaj dowiaduję, jak ważnym był dla Europy, dla produkcji cementu, dla idei budownictwa ten region, jakie kluczowe miał znaczenie. Fenomen polega na tym, że w momencie mniej się tego cementu produkuje na tym terenie, tym bardziej jest widoczna wartość historyczna tego terenu i to jest niesamowite. Ja jestem synem Fryderyka Kremzera, który 50 lat temu robił te zdjęcia. I muszę panu powiedzieć, że ja jestem tutaj pierwszy raz. Mimo tego, że się wychowałem 500 metrów stąd, chodziłem tutaj jako chłopak, kąpałem się w kamionce, ale tego nie znałem nigdy. Ja byłem nawet przy robieniu tych odbitek, bo pamiętam jako 10-letni chłopiec, jak mój ojciec w ciemni tych różnych ludzi tutaj odbijał na różne konkursy fotograficzne. Czy pan dzisiaj mógłby mi pokazać, w których miejscach to były zdjęcia robione? Tak, oczywiście. Cementownia w ogólnym zarysie została taka. Budynki, wszystkie drogi, place, takie jak była w tych latach 50. czy 60., prawda? Czy przedwojennych nawet. Nawet przedwojennych, z tym, że się zmieniła diametralnie. Na przykład tutaj mamy te cztery kominy. Nie ma już czterech pieców, nie ma czterech kominów. Jest jeden. Postawiona jest bardzo wysoka wieża koło tego komina. Piec został zmodernizowany. Nie ma takich dymów. Ci ludzie to najprawdopodobniej już na pewno nie żyją, bo to jak lata 60, a to człowiek już miał 50, tak widać. Bo oni jeszcze ileś tam pracowali, prawda? To też dużo można było się dowiedzieć. Bardzo panu dziękuję. W takim razie będę się rozglądał po różnych sklepach, które proponują cementy, czy znajdę swój worek Sopola. Dziękuję. Dziękuję. Na fotografiach z przełomu XIX-XX wieku widać trzy cementownie położone tuż przy Odrze, cementownie Grundmana, cementownie Pringsheima i cementownie Gisela. Trzy pionierskie cementownie, które powstały na terenie Opola. To jest teren, na którym powstała i znajdowała się pierwsza cementownia, która została zbudowana w Opolu w roku 1857, czyli 160 lat temu mamy jubileusz. I to był początek przemysłu cementowego w Opolu, a w ogóle cementownia w Opolu była drugą w Niemczech ówczesnych zbudowaną, a trzecią bodajże w Europie. Friedrich Wilhelm Grundmann był przemysłowcem, człowiek zasłużony dla Katowic, które można powiedzieć, że uczynił miastem, i dla Opola, które uczynił stolicą przemysłu cementowego w ówczesnych Niemczech.
Znajdujemy się tutaj w bardzo ciekawym miejscu. Na terenie dawnej cementowni Grunman istnieje teraz firma, zakład wykonawstwa sieci elektrycznych Opole. Na terenie naszej firmy znajduje się duża rozdzielnia sieciowa, która do dzisiaj ma nazwę RS Grunman. Starsi nasi pracownicy już praktycznie na emeryturze od zawsze ją tak nazywali i z tej stacji wychodziły linie energetyczne, które zasilały wyrobiska do pozyskiwania wapienia do produkcji cementu. Linia z RS Grunman leciała również w dół, praktycznie aż do wyrobisk dla cementowni Bolko. Do dziś ta rozdzielnia RS Grunman jest czynna, pracuje i zasila około 1/3 powierzchni Opola. Są to jedyne pozostałości, które zostały po Grunmanie, po tym terenie tak nazywanym. Jest bardzo dużo jeszcze instalacji podziemnych. Zostały ruiny, zostały fundamenty, kanały potężne. Niedawno układaliśmy, miasto układało kanalizację przez nasz teren. To wszystko było odkryte, można było do tego zajrzeć. No niestety jest to już dzisiaj nikomu niepotrzebne i zostało wszystko zburzone i zalane. Kanalizacja została na nowo położona. Linia była przebudowana około 10 lat temu. Na pamiątkę żeśmy sobie zostawili na naszym terenie jednego takiego słupa. Bardzo ciężki, mocny, poniemiecki słup. Zbrojenie dochodziło tam do 40 mm przekrój. Takie potężne pręty zbrojeniowe tam są w nim. Jeszcze w Groszowicach też zostawiliśmy jeden słup w takim wąwozie, gdzie po prostu zburzenie go wiązało się z bardzo dużymi kosztami, potężnymi dźwigami. Został tam, nikomu nie przeszkadza i pewnie kiedyś trzeba będzie go usunąć, ale na dzisiaj tam jeszcze stoi. Można go zobaczyć. Druga to była cementownia Pflinksheima. Pflinksheim to w ogóle był bardzo ciekawy człowiek, bo oprócz tego, że założył drugą cementownię w Opolu, to jeszcze był bardzo zamożnym, wpływowym browarnikiem. On miał szerokie zainteresowania biznesowe, zrobił pieniądze jako browarnik. Browar Pflinksheima istniał też kilkadziesiąt lat, no a potem stwierdził, że skoro jest taka szansa, jest możliwość, to trzeba ulokować pieniądze w przemyśle cementowym. Grunman, Pflinksheim i Giesel to byli ci pionierzy. Na miejscu cementowni Pflinksheima znajduje się Nutricja, czyli też zakład przemysłowy, no nie produkujący już cementu, ale też produkujący, czyli zachowany został w jakiś sposób przemysłowy charakter tej części Opola. Nasz zawód jest już tak głęboko w naszych sercach, że zawsze staramy się z tego jakby przysłowiowego trupa przywrócić tą dawną świetność. Zajmujemy się od 1997 roku renowacją i konserwacją zabytków. Niewątpliwie to było zupełnie przez przypadek. Jakoś zrodziła się ta myśl, bo dla mnie obiekty ceglane to jest w ogóle tego typu gabaryty, może to faktycznie jest dość duży obiekt, nie jest aż nam taki potrzebny, ale byłoby przykro, żeby on zawalił się z czasem. Udało się nam, jesteśmy jakby właśnie po tych wstępnych już rozmowach z właścicielem, jest po podpisaniu umowy. Teraz przystępujemy do tych najważniejszych tematów, czyli doprowadzenie prądu, wszystkie warunki z kanalizą, z WIK-iem, prawda, bo tu nie ma nic, jak widzimy, to są tylko mury. No i najważniejsze jest to, że jeśli już powstanie ta nasza pracownia, będziemy mogli dalej prężnie działać i remontować ten cały obiekt, to też takim naszym drugim planem jest, żeby zrobić tak samo warsztaty artystyczne, rękodzieła, żeby to miejsce było też takie kulturowe, żeby to nie było tylko zamknięte dla nas, tylko żeby było tak też dostępne dla osób z zewnątrz. Thank you.
Życie zawsze stwarza wyjątkowe sytuacje. To, że tu jesteśmy, jest efektem jednego wielkiego przypadku. Mój syn Jakub wpadł na pomysł, żeby zagospodarować sąsiedni obiekt. Pomysłem był lokal gastronomiczny. Przy okazji myślenia o tym lokalu gastronomicznym, no, zainteresował się tym olbrzymim budynkiem, myśmy go swojego czasu nazywali grzmotem. Miejsce jest wspaniałe, bo jest historyczne, wiadomo, Książę Bolko. Miejsce jest wspaniałe, ponieważ II wojna światowa, lotnicy angielscy, amerykańscy zestrzeleni nad Polską pracowali tutaj w czasie wojny. No i miejsce jest wspaniale, bo teraz ma nową przyszłość. Przeszłość, która była, jest wspaniała, ale my chcemy tą przeszłość kontynuować. Oczywiście naszym familijnym, rodzinnym, że tak powiem, biznesem. No i tutaj odwaga naszego syna Jakuba, mojej żony Ireny, no i dobraliśmy się do tego grzmota. Taki był początek. Dzięki życzliwości architektów mamy tą oczywiście białą księgę. W 1988 roku ten budynek został przeznaczony do rozburzenia, bo tak to było zapisane. Brak koncepcji. Brak koncepcji zagospodarowania, ale ze względu na znaczące środki. Wiadomo, że to jest olbrzymi budynek, no zaniechano tego, dzięki czemu my dzisiaj jesteśmy tutaj na tym miejscu, że tak powiem. W dzisiejszych czasach jest bardzo duży trend na styl industrialny, czyli wykorzystywanie budynków pofabrycznych, nie wyburzanie tego, wręcz przeciwnie, adaptacja. Samo sobie projektowanie takich przestrzeni od nowa jest bardzo łatwe, ale żeby trzeba coś zaadoptować, trzeba się naprawdę wykazać kunsztem i wiedzą i pomysłem na daną przestrzeń. Samo zbudowanie lofta w takim miejscu jest wyzwaniem konstrukcyjnym, ponieważ wiadomo, to są, wszędzie są pomontowane zbiorniki z cementami, silosy, które trzeba będzie usunąć. Ale będziemy musieli zachować tak zwany lej, czyli syp końcowy, gdzie cały cement był pakowany do beczek, tak żeby każde mieszkanie na parterze miało lej w swoim mieszkaniu. Budynek zaprojektowany jest na 4 kondygnacje. Jest parter, 3 piętra, na samej górze są penthouse'y, czyli mieszkania najwyższą klasą. Dwupiętrowe, ogromne przestrzenie, powyżej 100 metrów kwadratowych. Ponieważ w Opole nie ma loftów, będzie to jedyna okazja stworzyć pierwszy, prawdziwy, oryginalny i niestety najdroższy loft. Nie wszystkich na niego będzie stać, ale to będzie nobilitacją dla tych, którzy będą tu mieszkać. I przy pomocy młodych, wspaniałych architektów próbujemy go przerobić, zaadoptować na oryginalne lofty z widokiem na miasto Opole, tak jak podobny budynek na Zabłociu, Stary Młyn w Krakowie, z widokiem na Wawel. Także chcemy konkurować z Wawelem. Mnie tu przywiozła moja narzeczona, która powiedziała, że jest fajne miejsce do zobaczenia. I jak po pierwsze dotarliśmy tutaj ścieżką, którą wówczas jeszcze budowano wzdłuż Odry, tą całą trasą taką za unijne dotacje, to od razu poczuliśmy coś takiego, że to jest niesamowite miejsce w ogóle. Myślę, że pokolenie naszych rodziców nie oglądało się za takimi obumarłymi instytucjami, a wtedy to tak było, że to zostało porzucone i nikt się tym nie zajmował. Więc to po prostu były takie trupy w cudzysłowie, gdzie jak ktoś przyjechał, to no, ja byłem ciekawy takiego miejsca, bo lubiłem takie fabryki, więc sobie po tym pochodziłem. A potem to ktoś adoptował, miał swój pomysł, swój plan, zresztą bardzo dobry i myślę, że niewiele jest w rejonie tutaj Polski takich zagospodarowanych byłych fabryk na rzecz osiedli, że tak powiem. Dzięki tej mojej pasji lataniu dronem też można zobaczyć, jak to wygląda z powietrza i otoczeni jesteśmy wodami ze wszech stron, bo tutaj mamy kąpielisko, gdzie można sobie pływać, można sobie kajakować, można nurkować, można morsować, a i z drugiej strony w zasadzie mamy ze 3 kamionki tak naprawdę, także jeżeli się zrobi z odpowiednio wysoka ujęcie z powietrza, to wygląda to jak w ogóle nie Opole, wygląda to jak Mazury.
Mamy tu w Opolu trzy takie główne nurkowiska. Pierwszym z nich jest właśnie Piast, na którym się znajdujemy, tu na ulicy 1 Maja. Druga z nich jest Silesia i kamionka Bolko. Na kamionce Silesia znajdują się zatopione budynki, na kamionce Bolko znajduje się zatopiona koparka oraz zatopione torowisko, które jakby oplata całą kamionkę dookoła. Tutaj na kamionce jest wysadzony bunkier. Wapień ma tendencję do tego, że oczyszcza wodę, więc jakby te wody, w których nurkujemy, tutaj są naprawdę bardzo czyste i widoczność pod wodą sięga nawet 10 metrów. Widać dwa perkozy dwuczubę, parka. Jest to gatunek dosyć rzadki w Polsce oraz wszędzie słychać trzciniaki i trzcinniki, które żyją sobie w szuwarach. Ludzie też się kąpią, ale one nie są naturalnym składnikiem tego ekosystemu. Takie obiekty są rzadko spotykane, gdyż w miastach nie ma najczęściej miejsc tak ładnych, romantycznych, z taką bogatą fauną i florą jak tutaj. Byśmy pojechali do większego miasta Wrocławia, Krakowia i to byśmy mieli problem z znalezieniem użytku ekologicznego. Tutaj występuje sit Gerarda lub też sit siny. Dlatego nazwa, że te okrągłe pędy nie ulistują. Tutaj to właśnie te pędy nie są takie typowo zielone jak obok roślinach, tylko są takie siwe, ale ten kolor siwy nie pochodzi od pyłu cementowego, którego już tutaj nie ma, a kiedyś padł, a od naturalnego zabarwienia właśnie ściany komórkowym takim lekko szarym chlorofilem. Też niezbyt często spotykana tu właśnie na tym użytku ekologicznym praktycznie wokół brzegu można go spotkać. Rok 53, rodzice moi przyjechali do Opola. Zamieszkaliśmy przy ulicy 1 Maja 44, do dzisiaj pamiętam. Jest to blok, który jest prostopadle ustawiony do cementowni Piast. Dla mnie, 7-letniego chłopca, to było duże wrażenie zobaczyć taki zakład, jakim była cementownia, prawda? Zwłaszcza, że to była cementownia czynna. Przed cementownią, między tym blokiem a cementownią było pole, było czyste pole. Co ja pamiętam? No pamiętam to, że moja siostra pracowała tu w bibliotece, była bibliotekarką. Świetnie była zorganizowana świetlica w cementowni i nauczyłem się tu grać ping-ponga. Mieszkałem bardzo blisko, więc mieszkałem tutaj na 1 Maja 44. Tu nawet można teraz już jest łatwiejszy tam dojazd tam niż wtedy. Z tej sali to został parkiet, myśmy go przykryli teraz. Aha, został ten parkiet? Ten parkiet jest, on jest w oryginale, został na dole. A na tej, tam był jeszcze taki jakby podysk na muzykę, to teraz jest tam moje biuro, że tak powiem. Więc jakby się zapraszam zobaczyć, jak to wyszło. No chętnie, chętnie. Odsłoniliśmy oryginalny sufit, bo był taki ceglany. On był zabetonowany, myśmy to odsłonili. Teraz jest stara cegła, jest odsłonięta, więc też fajnie wygląda. Mhm. Pan Skotnicki tak naprawdę tutaj... On doprowadził ten budynek do takiego stanu, jaki jest. Myśmy tylko w środku, że tak powiem, go odświeżyli, zrobiliśmy po swojemu. No ale bardzo dobrze, że został zachowany. Pamiątka po cementowni, można powiedzieć. Nawieźliśmy trochę teraz ostatnio ziemi, zrobiliśmy krawężniki, to i zieleni troszeczkę doprowadziliśmy do stanu takiego, jaki jest dzisiaj. No bardzo fajnie. No i co, do budynku z drugiej strony dobudowaliśmy taras, też serdecznie zapraszam, można podejść zobaczyć. No tak. I jest tak tutaj bardzo fajnie, bardzo miło, fajnie, cicho. Rzeczywiście. Ptaszki śpiewają od rana do wieczora, więc tutaj naprawdę
po cementowni, serce miasta, samym centrum, ale jest naprawdę zielono i fantastycznie, nie? No właśnie, i nie ma tego kurzu. Ja pamiętam, jak ja mieszkam teraz na Zaodrzu, to z drugiej strony Odry, to od razu zauważyliśmy, jak nie ma tego pyłu, który zawsze osadzał się przy oknie, prawda? Tutaj jedyne, co to się kurzy, troszeczkę jeszcze z wiaduktu, ale tak to... No tak, od samochodu. Po cementowni zostało kupę gruzu, za przeproszeniem. Tutaj pod spodem było naprawdę dużo różnych takich cementów. No tak, bo tu blisko były obiekty. To jest mój konik. To nie jest jeszcze wszystko, bo część jest jeszcze w drugiej sali. Jest około 500 modeli. Praktycznie takie zboczenie zawodowe, gdzie się nie pojedzie na świecie, to się przywozi. Moje biuro jest na wysokościach, nazwijmy to w ten sposób, gdzie kiedyś była ustawiona orkiestra, po lewej, po prawej stronie były drzwi i na dole oryginalny, pod wykładziną oryginalny, zachowany jeszcze do dnia dzisiejszego parkiet, na którym pracownicy i znajomi cementowni po prostu balowali. Tak? To były lata 50., jak ja tu pierwszy raz szedłem tym wiaduktem. Z moim ojcem szliśmy do cioci i mówię do taty, jako młody chłopak, mówię: tato, popatrz, jaka tu wielka fabryka, to dymiło. Ja przyjechałem z prowincji, spod Kłodzka, to dla mnie to było takie wielkie wydarzenie, taki zakład, prawda? A nie przyszło mi do głowy, że kiedyś będę tu właścicielem. Nawet muszę Państwu powiedzieć, że jako właściciel latałem samolotem tutaj nad tym zakładem i fotografowałem zdjęcia. Ja mam gdzieś zdjęcia tego terenu, musiałbym to odszukać, prawda? Jak to wygląda, bo tu miałem różne takie wspaniałe pomysły, co ja tu zrobię, że ja to rozbuduję tam, zrobię ośrodek wypoczynkowy dalej w tamtą stronę. Takie różne rzeczy mi do głowy przychodziły. No. Pytałem się, co z tą konstrukcją żelbetową. To sobie pomyślałem, a może coś zrobię, coś dla dzieci tam, wykorzystam tą konstrukcję, zrobię zadaszenie, żeby te dzieci tam mogły i pod dachem, w razie jak deszcze są, też się tam bawić zajęcie, bo to jest obiekt, miasto nie miało pomysłu na to, co tu z tym robić, prawda? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem właścicieli. No pamiętam, jaki był podział. No ja uczestniczyłem, w związku z tym, że byłem największy tutaj, no trzeba było podzielić te tereny, jak podzielić, no to wszystko szło. Na szczęście nie zachowywaliśmy się jak Pawlak i Kargul, chociaż był taki jeden przypadek, nie będę go mówił. Nie ma piękniejszego miejsca dla takiej firmy jak moja, czy Bartka, czy tu innych. Tu jest blisko centrum. Mamy tu parkingi, łatwy dojazd, fajnie tu się pracuje. W tej chwili mamy opóźnienie związane z tym, że tutaj jest bardzo ciężkie podłoże po byłej cementowni, po młynach. Części stalowe, pręty, rury. No tutaj jest kopalnia odkrywkowa. Skąd się wziąłem? No wziąłem się z Hollywood. Przyjechałem bezpośrednio z Hollywood i tutaj zaczęliśmy produkcję sprzętu filmowego. Wzięło się to stąd, że było zapotrzebowanie na urządzenia tego typu na całym świecie. Jesteśmy eksporterem tych urządzeń do Chin, Stanów Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Brazylii. I w tej chwili rozbudowujemy naszą firmę na terenie byłej cementowni Groszowice. Sentyment. Ja pamiętam jeszcze, jak rozbierali tą cementownię i wysadzano w powietrze. Zresztą sentyment. Mamy kłopoty ze złomiarzami, bo przychodzą tutaj złomiarze od tylu lat, od czasu jak tutaj jesteśmy, i wykopują z tych katakumb złom. No i palą tutaj właśnie często różne kable, nie kable, żeby je po prostu ogołocić z izolacji. To jest taki nasz problem. Zobaczymy, co tu będzie dalej, jeżeli inne firmy zaczną się też budować na tym terenie. Na razie to jesteśmy tutaj od 14 lat i jeszcze nikt nie próbował się tutaj wprowadzić.
przedwojenna cementownia Silesia to była wielka ruina, która w zasadzie na dobrą sprawę zagrażała nawet bezpieczeństwu ludzi. Budynek tejże wieży, w środku mieszczący dwa silosy, ciekawy jest też z tego względu, że uchodzi za jeden z pierwszych w Europie budynków zbudowanych w konstrukcji szkieletowej na zasadzie dawnego muru pruskiego, ale z wypełnieniem ceglannym, czyli w murze pruskim wypełnienie konstrukcji drewnianej było cegłą, tutaj konstrukcja żelbetowa jest szkieletowa i ten wypełnienie ceglanne. Początkowo była cementownia tutaj, ale to był ten pierwszy etap, 1906 rok. Drugi etap, etap przebudowy, 1949 rok, akcja Żywność. Stropy, które widzimy, ślady, które tutaj są pokazane, to są ślady byłego spichlerza zbożowego. Ale ponad wszystko to ten budynek, budynek starej cementowni Silesii, to jest historia Opola. Historia Opola jako miasta. Sam okres przebudowy to było około półtora roku, stosunkowo krótko. Zaangażowanie ludzi było duże, bo to ponad 100 osób było na budowie i zakres samej przebudowy też był ogromny, bo to praktycznie zmuszeni byliśmy wyburzyć starą, całą substancję, tą ceglanną, tą, która nie nadawała się już do żadnego zużycia, ściany osłonowe. Pozostała surowa konstrukcja stalowa, to co największą wartość miało dla tego obiektu. Czwarta kondygnacja Dom Expo. Czym się zachwycają ci, którzy przychodzą tutaj, jak widzą ilość nitów i jak te nity zostały wykonane, może rzecz błaga. Tu są tysiące nitów. I to jest właśnie ten największy smaczek, który tutaj widzimy, pozostałości po cementowni Silesia. W momencie przebudowy wszystkie kratownice musieliśmy podnieść o około 1,5 metra w górę, po to, żeby uzyskać efektywną szerokość hali, taką, żeby odpowiadała tej sali eventowej, koncertów i potrzeb dla organizowania różnego typu imprez o charakterze masowym. A pierwsza cementownia w Opolu była tam na Struga, gdzie jest technikum materiałów wiążących i ten opuszczony internat, nie? Tam była? To jest właśnie ta cementownia. Byłem tam wczoraj. Widzisz, ja też nie wiedziałem. Wiem ci, że możesz nie wiedzieć. Niezwykły charakter tego miejsca zaznacza się również i tym, że po części jesteśmy mecenasami kultury. Kiedyś był produkowany cement, był spichlerz zbożowy. W tej chwili jest centrum wystawnicze, względy praktyczne dla budownictwa, jak wspomnialiśmy. Ale jak widzimy również przygotowujemy wystawę poświęconą miastu i szereg takich elementów, które właśnie mecenatu kultury są dowodem. Jest obraz z cementem, dlatego że ja jestem z Opola. Gdybym był, że tak powiem, z innego miasta, to bym robił to gliną, robiłbym to czymś innym. Ja muszę powiedzieć, że ja malując pierwszą moją serię obrazów 3 czy 4 lata temu, nie znałem nikogo, kto pracuje cementem. Do dzisiaj nie poznałem nikogo, kto maluje w podobny sposób. Ja absolutnie nikogo, kto maluje tak na płótnie. Znajdujemy się w fascynującym miejscu, we wnętrzu dawnej cementowni Frauendorf, która zachowała się do dzisiaj w stanie niemal niezmienionym, oryginalnym. Została wybudowana w 1908 roku. Dwa lata później niż bliźniacza i położona nieopodal cementownia Silesia, przedsiębiorcy niemieckiego Friedlandera. Ciekawostką jest, że te obie cementownie produkowały wysokiej jakości cement, który był w Niemczech wykorzystywany do produkcji zarówno
zarówno autostrad w okresie, kiedy te autostrady za czasów Hitlera powstawały, jak i do budowy najwspanialszych obiektów użyteczności publicznej. Między innymi z cementowni Silesia została wybudowana Hala Stulecia, obecnie wpisana na światową listę dziedzictwa, oraz piękne pylony mostu we Wrocławiu, mostu Grunwaldzkiego. Obiekt praktycznie nie zmienił się od tych kilku, prawie ponad 100 lat. Jedyne elementy, które powstały, to są te elementy urządzeń transportujących zboże. Od czasów powojennych, od 1948 roku zmienił tą funkcję i był w ramach polskich zakładów zbożowych magazynem, w którym przechowywano zboże na potrzeby tych młynów, które były głównie zlokalizowane też na terenie województwa opolskiego. Dzisiaj w tym wnętrzu znajduje się po raz pierwszy. To jest imponujące wnętrze o architekturze niespotykanej na terenie Opolszczyzny. Te monumentalne, żelbetowe łuki stwarzają niepowtarzalny wymiar prawie że takiej architektury, którą można byłoby współcześnie nazwać architekturą modernistyczną. Wyposażenie zostało w całości wywiezione w okresie powojennym i zrabowane przez Armię Radziecką. Ślady wywożenia brutalnego tych urządzeń i maszyn widać jeszcze na elewacjach tych budynków poprzez takie zamurowane wyrwy w ścianach. To była rzeczywiście taka barbarzyńska grabież i szkoda, bo do czasów dzisiejszych w żadnej cementowni opolskiej nie zachowało się wyposażenie. Opole, centrum produkcji cementu, jedno z największych i pierwszych w Europie, a chyba nawet na świecie. Drugie takie centrum znajdowało się w Bekum. Dzisiaj jesteśmy w cementowni Odra, jedynej czynnej, pracującej cementowni w mieście. Wcześniej na terenie miasta działało 9 cementowni. Cementownia Oppenhafen pracowała do końca II wojny światowej. Po II wojnie światowej została wywieziona w głąb dawnego Związku Radzieckiego jako kontrybucja. Dopiero plan sześcioletni zakładał odbudowę cementowni w tym tutaj miejscu. Cementownia ta zaczęła swoją produkcję w połowie lat 50. ubiegłego wieku. I od tej chwili nazywała się cementownią Odra. Była to największa i najnowocześniejsza cementownia w Polsce. Tu w cementowni Odra były zamontowane pierwsze elektrofiltry w całym przemyśle polskim. Cementownia ta stała się bardzo uciążliwym zakładem dla miasta, dla środowiska. Dlatego też podjęto decyzję o modernizacji tego zakładu. Znaleziono inwestora, który kupił tą cementownię i w latach 90. XX wieku zakład ten został całkowicie przebudowany z metody mokrej na metodę suchą. Cementownia Odra jest żywym muzeum cementu, ale to muzealne są budowle i budynki, a technologia jest współczesna i nowoczesna, przyjazna środowisku i miastu. Dzisiaj ta cementownia nie jest postrzegana jako truciciel, jako zmora mieszkańców miasta. Wokół roztacza się piękna zieleń, piękne zbiorniki wodne i chcemy na terenie cementowni stworzyć w dawnym zbiorniku z szlamu takie muzeum interaktywne, edukacyjne, które przybliży
zwiedzającym proces produkcji cementu, historię cementu, będzie można równolegle zobaczyć tą naszą Odrę jako to żywe muzeum, gdzie w pięknych budynkach architektury industrialnej, przedwojennej znajdują się nowe urządzenia, nowe maszyny. Na 800-lecie Opola cementownia Odra wraz z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego postanowiła odrestaurować, odtworzyć popiersie Junony. Popiersie to zostało wykonane z pierwszego cementu z cementowni Grundmann w połowie XIX wieku. Na wystawie w Paryżu w 1867 roku zdobyło wiele nagród i w chwale wróciło tutaj do Opola i stanęło w Parku Zamkowym. W tym miejscu Junona stała do końca II wojny światowej, potem zaginęła. Po latach, ponad 150 latach, Junona wróciła tutaj do opolskiego krajobrazu i myślę, że pozostanie tutaj na długie, długie lata. Chcemy pokazać społeczeństwu, że ta dewastacja środowiska, którą jednak jest, bo wybieramy ten margiel, kopiemy, pozostawiamy po sobie dziury. Stary nasz kamieniołom, który mamy za plecami, chcemy tam stworzyć ścieżkę edukacyjną, która prawdopodobnie będzie już otwarta na przełomie roku 2017-2018. Będzie to otwarte dla ludzi, żeby mogli zobaczyć, na jakim geologicznym podłożu znajdują się ich domy, ich mieszkania. To będzie bardzo ciekawe dla mieszkańców całej Opolszczyzny. Chcemy pokazać przede wszystkim Opolanom, jakimi skarbami tutaj mogą się szczycić, ponieważ jest to fantastyczne miejsce, które zawiera mnóstwo bardzo dobrych przedstawicieli i świata nieożywionego, i również świata ożywionego. Amonity to były takie przedstawiciele grupy głowonogów, które są zaokrąglone w jednej płaszczyźnie, zakręcone i posiadali w środku komory. W tych komorach, której tutaj jakby widocznie taki ślad i stąd jakby wysuwał się ten męczak, więc w tych komorach był gaz, który pozwalał, albo powietrze takie, który pozwalał temu zwierzakowi pływać, unosić się w wodzie w góra-dół. To jest kawałek morza, bo to kiedyś było morze. I w tym kawałku widzimy odcisk muszelki, prawdziwej muszelki, która tutaj istniała 90 milionów lat temu. Na dodatek sama skała, bo nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jest to skała kredowa, czyli kreda. Kreda pisząca. Możemy jej pisać, bo ona rysuje. I te kredki, które mamy w szkole, piszemy na tablicach, oni są de facto przerabieniem tej właśnie skali. Ta skala zawiera w sobie również miliardy, miliardy małych muszelek. Nawet jak tu sobie pochodzimy, to wynosimy bardzo dużo tak zwanego mikro, a nawet nanoplanktonu i nawet rozsiewamy go po świecie, de facto popełniając pewnego rodzaju przestępstwo, bo wynosimy mieszkańców morza 90 milionów lat temu do współczesnego życia. Ci Opolanie, którzy interesują się historią, wiedzą, co kryje się pod nazwą Kalkberg. To jest element nieodzowny w krajobrazie Opola, w krajobrazie naszego województwa. Złoża kamienia okazały się bezcenne, kiedy w XIX wieku cement stał się jednym z surowców budowlanych. Wynalezienie cementu dało to możliwość budowy tutaj licznych cementowni, które produkować zaczęły cement, a ten cement stał się z kolei bazą do ogromnego rozwoju.
My, Opolanie, no, spotykaliśmy się z tym cementem wszędzie. No, najczęściej w mieszkaniu, kiedy trzeba było codziennie ścierać kurz. Stąd też miasto nazywane było Białym Miastem, a Śląsko-Polski Białym Śląskiem. Ten worek to żeśmy dostali od naszego członka. Nazywał się Manfred Pfitzner. On kiedyś przed wojną pracował w cementowni Groszowice. Schlesische Portland Cement Industrie Aktionsgesellschaft. Nie wiem, co produkowali, ale na pewno zostały wybudowane przynajmniej 5 kościołów, które są w Opolu, między innymi również Gosławice Piotra i Pawła, kościół na Półwsi, kościół w Luboszycach. To są wszystko kościoły zbudowane z cementu, a nie z cegły. To był jeden z najlepszych cementów w ówczesnej Europie. Zresztą on szedł do Norwegii, do Szwecji, wszędzie na barkach pływał Odrą do Szczecina i dalej szedł w świat. To był na pewno skarb, bo nie znam tych liczb, ale na pewno w pewnym momencie, na przykład w roku 1936, to w Opolu mieszkało 50% ludzi, którzy żyli z przemysłu cementowego. 50%, nie boję się użyć tego słowa, można na pewno, badając w Urzędzie Miasta, można do tego dojść. Więc był to skarb dla tych ludzi. Praca była skarbem. Praca, która dawała dobry zarobek wszystkim. Dobry zarobek nie tylko właścicielom, ale i pracownikom. Jestem najstarszym pracownikiem w przemyśle cementowym, bo mam 86 lat. Pamiętam, jak zjawiłem się w Opolu pierwszy raz na praktyce w 1953 roku w zalążku Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych, które mieściło się obok cementowni Groszowice. Był to Instytut założony przez mojego wielkiego profesora, profesora Grzymka. Zajmował on się wtedy produkcją równoczesną tlenku glinu i cementu. W ogóle Opole było wspaniałą skarbnicą dla młodych ludzi, bo w cementowni Pias był jedyny w świecie przetrwał piec Lurgi, rusztowy piec. A pan profesor Kajl, kiedy mu pokazywałem cementownię Pias, powiedział do mnie, że no, widzi pan, wtedy oczywiście byłem młodym człowiekiem, pan profesor Kajl jako dydaktyk uczył mnie trochę, powiedział, widzi pan, piec Lurgi za późno przyszedł. Gdyby ten piec rusztowy został wcześniej zastosowany, to prawdopodobnie stanowiłby dużą konkurencję dla pieca obrotowego. O cementowniach się mówi w chwili, kiedy jest jakaś okrągła rocznica. Natomiast nie mówi się na co dzień, no bo
cement, wiadomo, że mieszkańcy nie wspominają też, starzy mieszkańcy nie wspominają dobrze tych czasów, kiedy cementownie były czynne z wiadomych względów. Pył był tak ogromny, że ludzie po prostu wręcz przeklinali, że te cementownie, jest ich tyle w Opolu. A dzisiaj brakuje nam tego, że z tych pozostałości po cementowniach tylko w kilku miejscach zostało to uratowane, tak jak tutaj Villa Park. Cała historia o cemencie, o tym, czym Opole żyło, jest tylko w naszych albumach w formie pocztówek, starych ujęć. Nie ma takiego miejsca, które by upamiętniało, że ktoś, kto się interesuje historią, mógłby przyjść konkretnie, tak jak tutaj na przykład do tej willi. O, i jest piękna całoroczna wystawa pokazująca wszystkie po kolei cementownie. To rozpoznanie jest dotychczas niepełne. Te cementownie nie posiadają dokumentacji konserwatorskich. Prawdopodobnie dlatego, że to zainteresowanie dziedzictwem poprzemysłowym było niewielkie do lat 90. Właściwie postindustrialne obiekty uważano za niepotrzebny balast, nikomu niesłużący. Nie dostrzegano ich piękna ani potencjału, jaki tkwi w tych obiektach, które przecież są wybudowane w sposób bardzo solidny, trwały i one przetrwały 100 kilkadziesiąt lat i nadal mogą być z powodzeniem adaptowane do innych funkcji. Jeżeli powiemy, że na świecie produkuje się około 2 miliardów ton cementu, a beton obok wody, na drugim miejscu po wodzie, jest najszerzej stosowanym materiałem w ogóle, a materiałem budowlanym jedynym praktycznie, no to widzi pani, że to jest skarb, prawda? No, nie mówiąc o tym, to ja tak powiem po cichutku, że produkcja cementu jest bardzo dochodowa. Ja myślę, że to w ogóle trzeba stworzyć taki szlak, żeby ludziom powiedzieć, słuchajcie, tutaj było 9 cementowni, tutaj 3, jedna obok drugiej, tu to... Ja niby przejeżdżałem 100 razy autobusem obok tego, kominów było pełno. Wdychałem Zawsze mówię, że urodziłem się w regionie, w którym każdy mieszkaniec tego regionu połknął w płuca cegiełkę cementu, bo się tutaj urodził, bo to było tyle pyłu, że my to mamy już jakby we krwi, ten cement.